Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Biwoli, a to jest Zagrajmy w Assassin's Creed 3. Witamy się na maszcie, na złamanym maszcie statku, który tutaj sobie... Nie wiem jak to nazwać, nie parkuje, tylko... No, rozbił się w tym oto miejscu. I witamy się tu, a nie gdzie indziej, gdyż misja jest centralnie przed nami. Od razu tam popłyniemy i mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko mojej stałej towarzyszce nagrań. To znaczy herbatce. Początek szkolenia. Go away, boy! Not speak the king's English? Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things, mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship, boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before it... she... is able to sail again? Just get me the lumber, boy. I'll raise a crew. Widzieliście to, z jakim zażenowaniem Connor spojrzał na... marynarza? Ale... Jak widzieliście, mamy zamiar odnowić ten statek. A jeżeli odnowimy ten statek, to znaczy, że będziemy mogli nim pływać. A jeżeli będziemy mogli nim pływać, to znaczy, że będziemy mieli do wykonywania misje morskie, którymi Assassin's Creed 3 chwalił się w wszelakich trailerach, na targach i tym podobnych, i na czym praktycznie oparty będzie Assassin's Creed 4. Który dla mnie wychodzi... Pozwólcie rzucić okiem... 22 września jest, kiedy do was nadaję. A więc wychodzi 20... prawdopodobnie 6 października. Czyli za miesiąc i 4 dni. Niestety nie uda mi się nagrać tej serii przed wyjściem 4. A tak bardzo chciałbym ją nagrywać na ślepo, ale z drugiej strony... Z drugiej strony też chciałbym tą grę zacząć grać teraz po premierze. Wiecie, taki hype będę miał i w ogóle. There you are. I've something to show you. Come, take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. Ekran zapasów. Tak, zapasy. Możemy kupić drewno dębowe z lasu. Czyli od naszych dobrych znajomych. Aha, dobra, hajs się nie zgadza. Teraz możemy tym drewnem, no daję konwój,
Wybierz surowiec i możemy to drewno sprzedać do kupca. No, do kupca w Bostonie. I możemy wysłać konwój. Voila. To jest taki szybki i nieinwazyjny sposób zarabiania hajsiwa na nasze wszelakie wydatki. Time passed quickly after that. My days a blur of study, training and work. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon, that to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Patience, restraint. These proved the most difficult subjects for me. But in time, I mastered them as well. Days became months. Months became years. And as my skills and knowledge grew, so too did I. Jak słyszeliście, minęło bodajże 6 miesięcy, odkąd Armugadegon rozpoczął szkolenie i stał się Connorem. Mamy 2 funty. Naprawdę kupa kasy. I tak sobie płynę i patrzę w telefon, gdyż mam go tak ustawione, że mi odbija radar i wiecie, tak na nim widzę, że mam 5 funtów, a nie 2, więc jest bardziej optymistycznie i dlatego wolę tam patrzeć. A tak na poważnie, czas na zacząć uczyć się na błędach. Misję mamy tutaj. Idziemy zainstalować armatę. Come aboard and feast your eyes, boy. No, 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 not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. All in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be! To co? Płyniemy? Co prawda herbata na długo nie wystarczyła, ale... chociaż będziemy mogli zacząć pływać Akilą. Come on, lad, no time like the present. Jej. Idź do steru, a mogę najpierw wejść na górę? Mogę. Take the helm. No już, już, daj mi się pobawić. Człowieku, jestem na moim statku, a ty mi każesz... Znaczy, ty mi nawet zabraniasz, żebym... pospacerować. Widzieliście? No już, jak tutaj wchodzić, wspinać się. Mamy takie dziwne rzeczy ze znakiem asasynów. Dzięki temu możemy zjechać na dół, chyba. Dobra, przestaniemy już łazić, ponieważ koleś mnie irytuje i... zjedziemy na dół. No już, już, czekaj, czekaj, jestem, jestem.
No. Przyjąłem ster. Come on, come on, she won't bite. You're connected. Half sail. System pływania w tej części. Yeah, killer flies again. Do you feel it, lad? Jest dosyć proste. Set a course for Martha's Vineyard. We'll find our guns and officers there. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Call for full sail if you like. Okay, teraz pozwólcie, że ja będę mówił, a nie on. System pływania jest prosty. Mamy Q i E. Na Q zmniejszamy żagle, aktualnie w ogóle nie mamy żagli, czyli sumujemy. A na E przechodzimy na pełne żagle, znaczy na pół żagle i ewentualnie na pełne żagle. Widzicie? Pół żagle. Jak tylko wiatr przestaje wiać, gdyż wiatr przeszkadza w takich operacjach. Wiatr podany jest na radarze i zresztą widzicie go chyba. Tak wyglądają pełne żagle, które lepiej łapią wiatr. Przez to dużo gorzej się płynie pod takim kątem, ale stąd płyniemy też szybciej. Dobra, ponieważ mamy ciężki wiatr z sterburty. Czekajcie, był dziób, była rufa, była sterburta i bagburta. Nie wolno mi odnieść żadnych obrażeń, dlatego teraz się skupię. Stay alert, Connor. Dusty winds can be difficult to manage. Now, take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks... Stay off the shoals, Connor! And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. Tak, teraz się skupię, a... nazwy sterburty i backburty wygoogluję sobie w jakimś przerywniku filmowym. Tak potajemnie, żeby... wiecie, was nie kłamać. Mind those other vessels. Hold your tack to keep your right of way. Żeby was nie kłamać co do nazewnictwa. I przyznam szczerze, nie wiem dlaczego, ale patrzę i wydawało mi się, że on powiedział: staraj się nie wpaść w inne jednostki, trzymaj swój hajs. Coś takiego. Takie spojrzenie. Hajs? Trzymać mój hajs? Potem doczytałem, że to był Hals, czyli prawdopodobnie mój tor, tor płynięcia Akili. A, wiatr, wiatr, wiatr. Zapewne nie słyszeliście o... kapitanie Kidzie. Znaczy pewnie gdzieś tam słyszeliście, ale nie słyszeliście w tej grze od pewnego kolesia, który stał przy brzegu, o kapitanie Kidzie, gdyż zaczął gadać o nim dopiero zanim ja zacząłem nagrywać. Jak się od niego oddaliłem, to przestał. Ale od razu wam mogę powiedzieć, że w tej grze są misje tak zwane dla zbierania drobiazgów dla drewnianej nogi i misje kapitana Kida. Mam zamiar wykonać je wszystkie. Mam zamiar wykonać je wszystkie, tak samo jak mam zamiar wykonać wszystkie misje dla mieszkańców. Ale te misje wykonam w kilku oddzielnych odcinkach i będę je po prostu powtarzał z mojego starego zapisu, na którym przeszedłem je wszystkie. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments. We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you too. Robert Faulkner. Where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No. Between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again?
we'd be for getting into a few more scraps. A good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone, boy. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. Could you finally realize you're a shite sailor? Whoa, whoa, whoa. Not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Okej, zrobiłem dwie rzeczy w tym przerywniku filmowym. Po pierwsze, nie udało mi się wyszukać, gdyż mi zwiesiła się przeglądarka na telefonie. A po drugie, usłyszeliście bardzo ważny tekst Connora. Where is Charles Lee? Ja teraz sięgam po długopis, który leży trochę daleko, ale już go mam. I na jakimś notatniku, który gdzieś tam leżał pod ręką, zrobimy taki szybki napis. Where is Charles Licznik? Tak, zrobiłem sobie licznik tekstów, gdzie jest Charles Lee. Gdyż podobno w tej grze jest ich multum. Był jeden licznik, znaczy był jeden tekst. Był. Tego sobie robię jedną kreskę. Okej. Czyli licznik, gdzie jest Charles Lee, mamy załatwiony. Zawsze chciałem taki licznik zrobić, gdyż podobno w tej grze jest tyle rzeczy, znaczy tyle tych tekstów, że wiecie, cała gra to jest jedno wielkie Where's Charles Lee. Ponieważ zaczniemy sobie zanotowywać, pod koniec serii wam podam dokładną ilość Where is Charles Lee tekstów. The older man is a Templar. Who was he with? A Templar? The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Uwaga. gdzieś to było. Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotter target practice. Bring around broadside and when all guns are on target, call fire. Mam. Prawa burta to po polsku sterburta. Lewa to backburta. Czyli tak. Prawa sterburta, lewa backburta. Czyli teraz aktualnie na sterburcie będzie. Strzelamy ze sterburty. Okej, backburta. Nie back, tylko back. Aim all guns at her bow and do as much damage as possible. Backburta ognia. Come about and get all your muzzles on target. On me! And fire! Aha, kapuję teraz, bo przedtem tylko nie kapowałem. Good. Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. Ale im... patrzcie. Słyszeliście ten dźwięk na końcu, takie... metaliczne kliknięcie. To oznaczało, że wszystkie armaty się załadowały. Jeżeli by tego dźwięku nie było, czyli gdybym przytrzymał za krótko, to byłoby takie coś. I widocznie mniej kul strzela, albo strzelają później, a nie naraz. Teraz my strzelmy w stare beczki z prochem z Folgierza. To się nigdy nie nudzi. Jakbym słyszał pogromców mitów. You are a fast learner. Provided something interests me,
Ah, getting a taste for the open sea, are we? We'll make a jack tar out of you yet. Now we should be getting back. The old man is like to have my hide for keeping you out so long. Roll out half sail. We need every knot, full sail. Wracamy do Achillesa. Podoba mi się na tym statku to, że tutaj patrzcie, zawsze się coś dzieje. Jak widzicie, tam jakiś koleś biegnie, chowa się. Gunboats are above! Schooners, captain! Why is he shooting at us? Hold fast! Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take the risk! What do we do? Naught else but to fight back! Sink the bastard! To było naprawdę proste. Trzy salwy i... No i co, i to tyle? I'll be betwattled another one. Where in the bloody hell did she come from? Ale dlaczego mi nie zaliczyło... Tam, że mam niezaliczony podpunkt, skoro jeszcze tego mogę zniszczyć z Folgierza? Niby... Dobra, celuj, ładujcie wszystko. Jest. Ognia! Przeciwnik na sterburcie. Wszyscy krycie. No i co, było skuteczne krycie się? Krycie! Mam nadzieję, że to mi zaliczy jako skuteczne krycie się. Znaczy brasowanie, o matko. Kto to robił, to spolszczenie. Ale skutecznie brasowałem. Tak jest. My się zbrasujemy? Jak to brzmi, zbrasujmy się. O matko. I oddamy im. Aha, ja jestem tak jakby to powiedzieć immortal teraz. Jestem immortal, gdyż nie mam... A nie, czekajcie, zapomniałem, że ja gram jakby, wiecie, bez chudu i że... Najnormalniej w świecie nie mam licznika życia. Normalnie bym miał licznik życia, który by mi pokazał dokładnie, jak dużo mi zostało wytrzymałości statku. I jak wam się podobała przejażdżka czy przepływka Akillą? Misje morskie... Znaczy, plan mam taki. Będę wykonywał wszystkie misje poboczne, ale będę je zawierał, wiecie, w osobnych odcinkach, więc tutaj jedziemy głównie tylko z fabułą, a potem będą jakby postscriptum bonusy, gdzie ja wykonuję misje drugorzędne. I got 'em! All of 'em! You get what I need, and I'll give 'em to ya. Simple. You got a ship. Could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned, he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. Weeks and not even a goodbye before you left. 3 tygodnie. Sorry. To było niezłe. Well, what are you waiting for? Myślałem, że on raptem 1-2 dni, znaczy 1-2 dni. Put them on. Szlak język mi się plącze. Myślałem, że raptem go nie było 1 czy 2 dni, a tutaj nagle 3 tygodnie. Ale mamy je. Oto one, szaty asasynów. Once upon a time we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor.
sekwencja piąta zakończona. Dostaliśmy wreszcie nasz kaptur i staliśmy się pełnoprawnym asasynem. A ja sobie zdaję sprawę, że nie wyłączyłem Skype'a. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. Chciałem wam powiedzieć, że chyba się będę zaraz z wami żegnał, gdyż odcinek dochodzi do 30 minut. Ale skoro nam nie dają wyboru i nas rzucają bezpośrednio w misję... What's this? A remote operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above? Skoro nas bezpośrednio wrzucają do misji, to myślę, że wydłużę ten odcinek tylko po to, żeby zrobić misję Desmonda, gdyż one są po prostu... awesome. Can you hear me? Testing. Testing. One, two, three. Yep, reach you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got picture. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice strong signal. Just a heads up. There's no elevator access from here on out. You'll have to get up there the old-fashioned way. Tak, no to zaczynamy. Na sam start każą nam wejść po drabinie. Na sam start chętnie bym powiedział, żeby spadali. No ale Desmond, słuchaj uważnie, musisz wejść i skoczyć. No i co, i to nic nie da? Naprawdę muszę wejść po tej drabinie. A może... Nie, wybaczcie mi. Widzieliście, gra mnie zmusza. Do skorzystania z drabiny. Błe. Ale ponieważ dalej już drabin nie będzie, dlatego... Myślę, że przeparkurujemy w tradycyjny sposób. Hop. Desmond jest... naprawdę... bardzo zręczny. Bardzo zręczną postacią do kierowania w grze, zręcznym bohaterem, więc to nie powinno sprawiać żadnych problemów, a taka wersja, gdzie biegamy po współczesnym mieście, parkurując, jeżeli takie słowo istnieje, bardzo przypomina mi Mirror's Edge'a. I musicie przyznać, że chyba słusznie. Postaram się to robić bez jakichś takich większych wpadek. Seriously, Sean? Fuck you. Postaram się to robić bez jakichś takich większych wpadek, gdyż nienormalnie w świecie tutaj nie następuje desynchronizacja, tylko gwałtowna śmierć Desmonda, Milesa. No a do tego jednak, przyznajcie, te widoczki są awesome. Jeżeli dobrze rozumiem plan, to my mamy skoczyć na jakiś tam apartament. Chyba na ten tam przed nami. Ten, na którym miga czerwona lampka. Nie wiem jak on, ale ja bym chyba nie chciał robić takie coś, bo wiecie. Jedna wpadka, jedno poślizgnięcie się i długa droga na dół. I tylko będzie odliczanie.
kiedy się spada. A co jakby mu nagle ręce wysiadły? Okej, na liczniku mamy 30 minut. No, Sean potwierdził to, co ja mówiłem, że najmniejszy błąd i będzie ze mnie miazga. Dlatego nie zamierzam popełnić najmniejszego błędu. Co, kratką do góry? Tak. Fajnie jest tutaj to, że Desmond jakby ma wszystkie ruchy, które Connor, tylko że nie wykorzystuje ich po to, żeby wchodzić po drzewach i po... No, głównie po drzewach, po budynkach, tylko żeby po takich przemysłowych rzeczach. Po takich rzeczach typu... Na przykład ta animacja... Ta animacja była wykorzystywana tylko do chodzenia po skałach, jako Connor. A Desmond, jak widzicie, wykorzystuje ją, żeby wchodzić na dźwig. Tak samo jak... Były też niektóre animacje, jak wskakiwanie między dwie gałęzie. A Desmond oczywiście wykorzystuje je na swój sposób, dlatego... Przyjrzyjcie się dokładnie i możecie wychwycić animacje, które... Connor wykonuje na... naturalnych obiektach, a Desmond po prostu... robi je tak tutaj, o. Jump when you're ready, but wait for my signal to open the chute. Timing's really important here. Too soon or too late and you'll miss the building. Jakoś nie chcę wiedzieć, co mi się stanie, jeżeli nie trafię w budynek, ale... 3, 4... Now! Open your chute, now! Zaciął się, myślałem, że się zaciął. Widzieliście, Desmond wykonał skok wiary z budynku ze żurawia takiego wielkiego. Ja teraz mam nad nim rzekomą kontrolę, ale tak naprawdę nie powinienem go w ogóle ruszać, gdyż chcę wylądować, a nie... Wiecie. Takiej trochę sieraby była, gdybym nie trafił. To, ten artefakt, źródło zasilania. W razie konieczności zbij szybkę. That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the counter. Mógłbym zabrać pistolet. So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this, it doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Udamy się do Connora, ale to już nie teraz, tylko w następnym odcinku. Obczajmy jeszcze, możemy ponownie rozgrać tą misję, współczesna wieża, albo przeczytać maile. Ponieważ ja mam zamiar wam pokazywać
wszystkie maile, dlatego na każdym mailu, który was interesuje, bierzcie i pauzujcie. Okej. Czekaj, tu chyba coś jest niżej. Nie. Wiem, że teraz robię tak trochę głupio, że leci od tyłu. Ale never mind. I know everyone thinks I'm being silly, but I can't shake the feeling we're being watched. We are being watched. By Juno. Or some version of her. Okej, dlatego ja się będę z wami żegnał. Wejdę sobie na skałę, gdyż wiecie, że lubię tak kończyć odcinki. Do usłyszenia już niebawem. Hejos!